Bastian Szymański, najmłodszy uczestnik zgrupowania na Juracie. Nie było problemu z wejściem do szatni? Był. Stresik był, ale tylko pod tym względem był problem. Reszta drużyny na pewno bardzo fajnie mnie przywitała. Cieszę się, że każdy fajnie mnie przywitał. Każdy mi pomaga. Na pewno pomocne było to, że mam tutaj kolegów razem z drużyny i mam też do kogo się zwrócić. Tu przyjechali zazwyczaj zawodnicy z rodzinami. Ty jesteś sam, czy kogoś zabrałeś? Tak, jestem sam. Co robisz w wolnym czasie? Odpoczywam. Staram się odpoczywać jak najwięcej, żeby potem na te drugie zgrupowanie, można powiedzieć, na te pierwsze, być jak najlepiej przygotowanym i żeby coś pokazać. No właśnie, nie boisz się, że będziesz w gronie tych skreślonych, czy to sam fakt, że już tu jesteś, to już jest dla ciebie wielka nagroda za najlepszy sezon w twojej karierze w barwach Legii Warszawa? No, to nie jest strach, że zostanie skreślony z kadry Polski, bo wiadomo, że dostać się tutaj to nie, na pewno nie jest łatwo. Jestem zadowolony, że jestem w tym miejscu, jestem zadowolony, że jestem z tą drużyną i mam nadzieję, że gdzieś tam na treningach pokażę się z dobrej strony. Jeżeli się nie uda, nic się nie stanie, bo wiadomo, że nie każdy ma okazję, żeby być w tej kadrze i pewno, tak jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony z tego, że tu jestem i to dla mnie coś wielkiego. Jak ty się czujesz fizycznie, bo dla ciebie ten sezon podejrzewam, że był szczególnie wiosna, no trochę wyczerpujący. Tak, sezon był na pewno ciężki, grałem dużo spotkań wiosną, jesienią nie tak dużo. Na pewno był ciężki, ale przyjemny, bo wiadomo, że zakończyło się dubletem. Teraz, jak widzicie, trochę poodpoczywam, parę dni, po to jest też obóz. I mam nadzieję, że później już będzie dobrze z siłami i też tak myślę, że będzie dobrze.